Yeah, mamy ją. Więc tak, belka wzmacniająca, w perfekcyjnym stanie, leciutko pokryta patyną, od jutra na Allegro. Zapraszamy. Dzisiaj Land Rover, a jak Land Rover, to oczywiście co? Ruda szmata. Dla tych, którzy nie wiedzą, jest to disco pierwszej generacji, 92 rok, 3,5 litra silnik. Ach, tusemka. V8. Zniemczyła mi się żona. V8. Przepraszam. Co będziemy dzisiaj robić? No oczywiście mąż zrzucił wszystko na mnie, tak? To ja będę musiała to robić. Zobaczcie. Jest on nieco zardzewiały, że tak powiem. Tak tylko troszeczkę, nie? Także musimy zrobić ten element, ale najpierw musimy ściągnąć tą belkę, no po to, żeby mieć lepszy dostęp. Do... No nie wiem, wiecie co, popatrzcie sobie, tu wszędzie są dziury, także... Ach, potem wybierzcie pokażemy. Sobie. Potem pokażemy. A jak będziesz tą belkę ściągała? Wiesz co, od początku myślałam, żeby ją wyciąć szlifierką, nie? Ale aha, tutaj są, jeśli dobrze widzę, tutaj są nity. No. Tak, i może... Nie wiem, no spróbujemy je jakoś tam wybić, tak? Nie, czy jak rozwiercić. To się nazywa? Rozwiercić. Twój mąż dokładnie ma specjalne wiertło do tego, jakbyś nie wiedziała. Nie wiem, nie znam się na tym. No to ja ci pokażę, a ty sobie będziesz tworzyć, bo ja nie mam czasu. Basia się powiedziała, że nie, ten Land Rover w końcu musi być skończony, a ja naprawdę nie mam czasu. Zawalony robotą jestem. Ale zobaczcie, tutaj już lewa strona w miarę... Kurde, ten gimbal, on żyje własnym życiem. Ha, widzisz? Nie umie się nim obsługiwać. Tutaj lewa strona jest praktycznie skończona, ale no trzeba robić tutaj coś z nim, robić. Także robimy tutaj teraz prawą stronę, znaczy Basia będzie robiła. Także będzie zabawnie, nie? Bo widzicie, ja nie potrafię, nie? Damy radę. To będzie jak z perspektywy laika. Podejrzewam, że będzie lepiej niż jest. No na pewno, jakkolwiek bym nie zrobiła. No. Mówiłam, nieco rdzy jest. Ale prawda? Troszeczkę tylko. Troszeczkę. To jest przynajmniej, powiem tak, przynajmniej w środku woda nie stoi. Nie, tak, to fakt. No nie, no trzeba robić, no to jest tylko blacha. Blacha się wycina, blacha się wstawia, no bo... Także zadanie masz bojowe. To wszystko wycinasz, znaczy tu wywiercasz, zobaczcie jakie fajne nity są. Bardzo będą rozwiercane, ponieważ pod spodem jest zardzewiałe. Jeżeli belka będzie do uratowania, to będzie, jak nie, to nie. Ja się nie wcinam. Kto robi? Ja. Babeczka będzie robić. Ja. Jedziemy. Jedziemy. A jak będziemy odczepiać tą belkę? A więc tak. Najpierw robimy punkt punkcikiem. Punktakiem. No. A jak będziemy to robić? Najpierw robimy punkt punktakiem. Następnie przewiercamy wiertełkiem. I na koniec frezujemy. Proste, nie? Wiecie co? Mąż mi tak kazał powiedzieć. Ale ja przecież w życiu tego nie robiłam. Ty chyba żartujesz, ja nie będę tego robić. Sam sobie to rób. Chcesz jeździć na wycieczkę, to rób. Ja ci mogę co najmniej, nie wiem, rogaliki łupiec. Dasz radę. To nie jest naprawdę trudne. Wiecie co? Ciężkie jest życie kobiety. Tu mamy nasz zgrzew. Zgrzew. Wiesz co, na zgrzew to może lepiej wytnij, bo ja seplenie, ludzie się będą śmiać. Czekaj, co mówiłaś? Nie słyszałem, bo seplemiłaś. Wiesz. Pierdziele. Thank you.
stronę sobie już rozkręciłam. Zobaczcie, ładnie nam tu już odchodzi. Widzicie? Jest zrobione. Ale tu, tutaj jest niestety, no zobaczcie, tutaj jest katastrofa. Mississippi, że tak powiem. Także no, chyba nam zajmie to trochę więcej czasu, niż się spodziewaliśmy. No zepsułaś auto. Zepsułam auto, no. Ono nie było takie zardzewiałe. Nie, tylko troszeczkę, nie? Ale wiecie co, powiem wam tak, kupujecie Ferrari, Lamborghini, Maserati, to wszystko, jeżeli chcecie mieć odlżony samochód, to musicie ekstra zapłacić. A Land Rover pomyślał tak, że z biegiem lat, zobaczcie, sam traci na wadze. Dokładnie. O, da się. I jest lżejsze. Jest lżejsze. Da się? Da się. Ja to. To się kupiło, to się ma, no. No i co robimy teraz dalej? No jak to co? Wyłamujemy go i kupimy sobie nowy. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Kochany mój malutki. Nie, 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 nie. On jeszcze dużo swoje, jeszcze ma dużo do przejechania, tak? Tak. Nie, nie. Ma dużo. Będziemy go naprawiać dalej. Tak jest, teraz... Efekty zobaczycie zresztą. Teraz masz padły jeszcze tylko do rozwiercenia, tak? Czy odpadnie to wszystko? Ja nie wiem, tu jest coś klejone, ale ja nie wiem, czy to... To jest tak samo nity są. To są nity? Tak, 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 tak. I znowu tyle, tak, są. Nity, nity, mhm. No. No to jedziesz. Ha, ale tu jest mniej, bo tu jest dziura. A tam jest coś innego od spodu, zobaczysz, ale to cię czeka niespodzianka. Nie dotykaj, bo odpadnie. Bo zepsujesz. Także ja dalej robię to samo. Oj, angielska technologiczna myśl techniczna. Są dobrzy, nie? Tak. Ale cholera, powiedzcie, no jest skubaniec piękny, nie? Jak no się tak piękny, popatrzy. No. To jest taka typowa terenowa, kwadratowa, kanciasta, dwa sztywne mosty, reduktor i tak dalej, tak wszystko co potrzeba do szczęścia. Dokładnie. I żonie dokładnie się podoba. No jest piękny, jest piękny. Robimy. Robimy. Kurczę, jak to wygląda. Tak tylko trochę zepsute. O, zobacz, a tutaj jest sterownik. Dobrze, że go nie przywierciłaś. Zapomniałem ci powiedzieć. Fajnie, że teraz. Ale nie, nic nie, nie. Zobacz, widzisz to, zobacz, dlatego tutaj jest nawet tylko nie jest przewiercone, dlatego, bo używałaś właśnie tego frezu specjalnego. To jest właśnie świetna rzecz, ten frez. Widzisz, nie przewierciłeś tego na wylot, tylko punkciki. To jest super sprawa, te frezy. Zobacz, jak to wygląda. To jest aluminium. Się zeloksydowało, czy jak się to tam mówi, nie wiem. Reakcja. Trzeba będzie to wyczyścić, tu była jakaś ten. O, ja nie mogę. No, nie jest tak źle. Dobra, obcinamy to, nie? Znaczy ty obcinasz. Nieźle, tak. Fajnie. No powiem, prawa strona była gorsza. Lewa raczej. Także masz łatwiej. Robimy. Yeah, mamy ją. Więc tak, belka wzmacniająca w perfekcyjnym stanie, leciutko pokryta patyną, od jutra na Allegro. Zapraszamy. No i powiem ci, żona, odwaliłaś tutaj kawał dobrej, nikomu niepotrzebnej roboty. Chwali mnie, chwali. Muszę, bo inaczej nie będzie Land Rovera robiła. Słuchajcie, no nie, naprawdę, zobaczcie, kobitka wyrwała taką belę, no wywierciła ładnie, a to już jest złom, no, trzeba nową robić. Ona ją będzie robiła, także aby nie przegapić,
dajcie tam suba, żebyście następnego odcinka z nią nie przegapili, jak robi tą belkę. Zobaczycie, będzie zabawnie, na pewno. Tak, macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Ona odpisuje na wszystkie komentarze. Dajcie suba, dajcie lajka. Jeżeli chcecie, możecie jej kawkę postawić. Na dole jest link w opisie do kawki. Możecie nas wesprzeć, nasze projekty na Patronite. Cieszymy się z każdej złotówki. Od nas to dzisiaj wszystko. Czym da się cieplutko? Trzymajcie się ciepło. Cześć!